Modlitwa dziękczynna w Bazylice Metropolitalnej na zakończenie roku 2022. Wieczorem 31 grudnia pod koniec 2022 roku mszy świętej dziękczynnej przewodniczył gość z Polski, biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali z nim arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki, biskup pomocniczy Edward Kawa, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło. Kazanie wygłosił proboszcz katedry ksiądz prałat Jan Dinkiel, który podsumował pracę duszpasterską parafii i podziękował księżom za tą pracę księżom, siostrom oraz całej parafii i wolontariuszom za ich posługę. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył życzenia wszystkim obecnym w nadchodzącym 2023 roku. Przychodzimy tutaj także z wielką nadzieją, bo przecież wierzymy w boską opatrzność, w to, że to Bóg kieruje naszymi drogami. Wierzymy, że Bóg chce nas ocalić i jako dziecię przychodzi, by nas umocnić i zapewnić, że w domu Ojca jest dla nas przygotowane miejsce na wieczność. Te wszystkie myśli, uczucia, radości i smutki, nasze niepokoje i nadzieje składamy w żłóbku Pana. Tam idziemy jak pasterze, ufając, że ten, który przyszedł w ubóstwie i chłodzie, może nas uratować.